Oj, oczywiście, jak ja się śpieszę, to zawsze coś musi na drodze się wywalić. No i tym razem są roboty drogowe, ograniczenie do 50 mil. O, masakra, jak ja nie lubię takiego czegoś. Dobra, skończyły się roboty drogowe, możemy wyprzedzić. To jest jakiś obłęd normalnie, powiem wam, jak nie roboty drogowe. Bo teraz taki korek, rzuciłem mapy Google, żeby zobaczyć co się dzieje. Pokazuje, że jest wypadek. Nie wiem, zobaczymy, chyba że po prostu kolejne roboty drogowe. Ale zaraz wam pokażę. Zobaczcie sobie, co tu się wyrabia. Masakra jakaś. Dobra, trzeba zaraz zmienić pas, bo idzie szybciej. Bo i tak w sumie te dwa pasy tutaj z tej strony muszę zająć. Tak więc jedziemy, zobaczymy co tam się dzieje. Kurde, jest ograniczenie do 40 mil na godzinę. No ale widzicie, masakra jakaś. Tak więc spróbujemy się przebić. Mam nadzieję, że kurde w miarę szybko to kurde pójdzie. Bo naprawdę zależy mi na tym, żeby to dzisiaj rozładować. Żeby nie stać z tym. Chociaż jest tam miejsce pod firmą, gdzie mógłbym stanąć, ale wiecie, zawsze lepiej to jest, kurde, stanąć gdzieś, gdzie jest sanitariaty są i tak dalej, a nie, kurde, wiecie, po krzokach załatwiać swoje potrzeby. Więc próbujemy się przebijać. No, moi drodzy, udało się rozładować, jest godzina 17 i niestety wracamy na Belgię. Koło Brugi ratować kolegę z firmy, gdyż auto się rozkraczyło, stoi na warsztacie podpięte pod prąd. No i dopóki towar nie zostanie ściągnięty, auto nie będzie naprawione. Tak więc jedziemy teraz do portu, do Dover, przeprawiamy się do Calais i wtedy ruszamy do Brugi i robimy przeładunek, a docelowo towar leci pod Szkocję. Tak więc jedziemy. Dobry wieczór. 22:23, jesteśmy we Francji. Zmierzamy na Belgię. Mamy jeszcze 106 km do kolegi od nas firmy. No i będziemy robić przeładunek. Tak więc po drodze jeszcze tankowanie. Niestety nie pokażę wam całej akcji z przeładunku, gdyż nie mogę tego robić. No ale cóż. Jedziemy. O, dzień dobry moi drodzy, 11:27 Belgia. Niedawno to dostałem GMR-a. Tak więc nie ma opcji, żebym zdążył na rozładunek. No, chyba że po prostu, tak jak tutaj rozmawiałem ze spedytorem,
ktoś po prostu przyjedzie i mnie rozładuje. To by było super. Generalnie towar ten jedzie z Francji. I najlepsze jest to, że był ładowany 10. A mamy 24. Czyli 14 dni, 2 tygodnie. Masakra. A dlaczego tak długo? A no były też jakieś tam problemy, kurcze, z dokumentami. Potem odprawą. No i finalnie skończyło się tak, że naszemu kierowcy po prostu auto zaczęło strajkować. Jak zajechał na serwis, wydawałoby się, że już jest wszystko w porządku. Ledwo wyjechał poza bramę, nagle znów coś się zaczęło dziać. I tak 3 dni pod rząd. No, tak więc kurczę, przejąłem ten ładunek i jedziemy do Anglii z powrotem. Dokładnie do Newcastle jedziemy. Pod Szkocję. No i miejmy nadzieję, że kurczę uda się to zrzucić dzisiaj. Dobrze by było, bo weekend się zapowiada długi, gdyż w poniedziałek na Anglii jest święto i firmy są zamknięte, tak więc no fajnie by było, gdyby ktoś na mnie poczekał, żeby było można rozładować ten towar. A jeżeli nie, no to na Anglii 3 dni. I tyle. Nic na to nie poradzimy. Tak więc jedziemy. No i niestety, moi drodzy, ale rozładunek dopiero we wtorek. Tak więc długi weekend na Anglii. No cóż, nic z tego nie zmienimy. O, masakra jakaś. No ale dobra. Tak przypuszczałem, że tak będzie. No. Nic, będziemy zaraz kurczę wjeżdżać do drugiej stodoły, że tak powiem. Jedna zaliczona. Pokazałem, że w środku nic nie ma. I teraz do drugiej będziemy wchodzić. Mam nadzieję, że nie, bo nie lubię. Ale z drugiej strony, czas mam to. No tu gdzieś. Dobra, czekamy. Jesteśmy w Anglii, godzina 14.32 czasu angielskiego. Nie śpieszymy się, jedziemy sobie powoli na stację dedykowaną, zatankować. Dobra, lecimy sobie pomalutku, także zapraszam. Stoimy w koreczku, jakiś wypadek albo coś takiego, albo roboty drogowe. No ale dobra, mamy 2,6 mili do stacji benzynowej. Znaczy stacji benzynowej, no do naszej stacji, kurczę, no ogólnie trzeba zatankować auto, uzupełnić paliwo.
Tak więc zmierzamy pomału, no, że mamy czas, to się nie śpieszymy. No, tak więc jeszcze tylko potem sobie zerknę na mapę, czy ktoś ze znajomych jest tutaj w okolicy. Fajnie by było się spotkać. Trochę, kurde, wiecie, pogawędzić i tak dalej. No ale to wszystko wyjdzie. Wiadomo, dzisiaj jest piątek, kurde, ja dopiero na wtorek mam rozładunek, a jeżeli ktoś jest tutaj w okolicy z towarem, no to pewnie na dzisiaj ma rozładunek i gna, żeby rozładować. No ale sprawdzimy później, jak to wyjdzie. A tymczasem się toczy. Okazuje się, że roboty drogowe z wężka do jednego pasa. Otóż, czyli nie tylko w Niemczech tak jest. Dobra, pomału się toczymy. Dobry, zaraz wam pokażę coś. Iwona wypala DPF-a. Zobaczcie sobie, jaka zadyma idzie. Normalnie. Kupa dymu. O, wypala DPF-ka sobie elegancko. Postoimy na temperaturze. Tak więc niech sobie spokojnie wypali. No cóż, tak to jest, jak stoi się na temperaturze. Auto cały czas pracuje, więc wypala sobie. Tutaj jeszcze kolega śpi. No, dzisiaj mamy poniedziałek, ale jest święto na Anglii, więc firmy zamknięte. Tak więc dzisiaj pomału będę ruszał w stronę miejsca rozładunku. No i gdzieś tam sobie znajdę miejsce, żeby było bliżej. No. Także moi drodzy, pomału dobiega koniec kółeczka, gdyż po rozładunku, czyli jutro we wtorek, zostanie mi 4 dni w trasie. No. Halo, halo, dzień dobry moi drodzy. Witam was we wtorek 28 maja. Po rozładunku dostaliśmy info, że mamy ładować się na Szkocji. Stamtąd, jutro oczywiście, ładujemy się na Szkocji. Stamtąd jedziemy na odprawę do Anglii, do Ashford. Potem z Ashford przeprawiamy się z Dover do Calais. Jedziemy do Belgii na odprawę. I z odprawy jedziemy na rozładunek. No i to będzie już czwartek. Tak więc zostanie wtedy 2 dni na powrót do domu. Zobaczymy, czy mnie ściągną w sobotę, czy po prostu niedziela lub poniedziałek, to się okaże. Tymczasem, moi drodzy, zmierzamy
kierunku załadunku. Jedziemy. Jak widzieliście przed chwilą, jesteśmy już w Szkocji. Tak więc zmierzamy na parking. Ustawimy się niedaleko. I poczekamy do rana. Tak więc, moi drodzy, widzimy się rano. Halo, halo, dzień dobry. Witam was, moi drodzy, w środę 29 maja. Jest godzina 7:46 czasu angielskiego. Na załadunek mamy 13 km. O 9 się ładujemy. Tak więc spróbujemy. Może szybciej się uda. Jeszcze jak temperaturę ustawiałem, to się okazuje, że jeden czujnik jest do kalibracji, gdyż kurde, czasami pokazuje mi normalną temperaturę, a czasami jest o 5 stopni niżej. No cóż, musiałem ściankę postawić i po prostu na drugiej komorze ustawiłem temperaturę i będziemy na tej drugiej komorze mieli paletę na plus 5. Tyle dobrze, że chociaż mogę ściankę postawić, że mam dwie komory. No ale nic, ruszamy w stronę załadunku. Także zaczynamy kolejny dzień. No, moi drodzy, udało się załadować. Musieliśmy czekać. Prawie 3 godziny czekaliśmy. No ale cóż. Załadowane. Jedziemy teraz do Ashford na odprawę. Stamtąd przeprawiamy się na z Dover do Calais. Z Calais jedziemy do kolejne miejsce odprawy do Belgii i stamtąd docelowo jedziemy na rozładunek. Tak więc znowu nocka zerwana, no ale cóż, dobra, jedziemy.
Ale drodzy, 15.35 czasu angielskiego. Mamy jeszcze 574 km do Ashford na odprawę. Jakieś 6,5 godziny jazdy mamy jeszcze przed sobą. Tak więc mamy co robić z Iwoną. Generalnie jeszcze muszę sprawdzić, no bo jutro jest Boże Ciało, czy na Belgii będą firmy otwarte, czy też obchodzą święto. Bo jeżeli będą obchodzić, no to dopiero na piątek wszystko. A w sobotę mamy dzień zjazdowy. Będzie trzeba to sprawdzić. No. A w tym wyjeździe, no to tak. Trzy weekendy długie miałem. Nie trzy, tylko dwa. Dwa weekendy długie. Bo raz na Niemczech były zielone świątki. No to trzy dni stałem. Tutaj jak przyjechałem do Anglii, no to w poniedziałek było święto. Kolejne trzy dni. No i zobaczymy teraz, czy na Belgii będzie święto, czy nie. Wolałbym, żeby nie było. On to zrzucił, kurde, zrobił odprawę i tak dalej i pozbył się tego towaru. Ale dobra, tymczasem jedziemy do Ashford, potem będziemy się martwić. No. Moi drodzy, godzina 23:00 zajechałem na Ashford. Zaniosłem już dokumenty, także czekamy na SMS-a, aż będą zrobione. Wtedy idziemy po odbiór i kierujemy się do portu. No. Także czekam cierpliwie, sobie kawę zrobiłem. No i co? No i coś czuję, że na Belgii po prostu stanę, jak zjadę z promu, pójdę spać rano, po prostu pojedziemy na odprawę i wtedy na rozładunek i zobaczymy, co dalej będzie. Także co, moi drodzy, do jutra.